Dzisiaj mamy takie wyzwanie. Uporządkuj poniższe wartości w kolejności od najmniejszej do największej. 1 decymetr, 13 metrów, 15 tysięcy milimetrów i 1900 centymetrów. Proponuję zamienić te jednostki na jedną, na przykład na metry, i wtedy dopiero uporządkować. Zacznijmy od pierwszej jednostki, 1 decymetr. Przepiszę 1 decymetr. 1 decymetr. Ile to będzie metrów? Warto sobie przypomnieć, co oznaczają te przedrostki. Mówiłam już w poprzednich filmach, ale powtórzę. Kilo to 1000. Hekto to 100. Rzadko używany przedrostek, ale może się czasami przydać. Deka 10. Potem mamy decy, czyli to jest już 1/10. Centy 1/100. I mili 1/1000. W porządku. 1 decymetr. 1 decymetr. Decy to wiemy, że jest 1/10, czyli to będzie 1/10 metra. Tak naprawdę 1 razy 1/10 metra. W porządku, idziemy dalej. 13 metrów zostawimy. 13 metrów to po prostu 13 metrów. Dalej, 15 tysięcy milimetrów. 15 tysięcy milimetrów. Mili, jak już napisaliśmy wcześniej, to 1/1000, czyli mamy 15 tysięcy razy 1/1000 metra. 1/1000 metra. Ile to będzie? Tutaj zera się skracają, czyli 15 tysięcy dzielimy na 1000 i to jest wtedy 15 metrów. Sporo, prawda? Idziemy dalej. 1900 centymetrów. 1900 centymetrów. Centymetrów. Przedrostek centy. Przedrostek centy to 1/100. To robimy tym samym sposobem. 1900 razy centy. 1/100, czyli to jest 1/100 metra. Skreślamy zera, czyli dzielimy 1900 na 100. To jest 19 metrów. Zrobiliśmy analogicznie jak powyżej. I teraz pozostaje nam uporządkować te wartości. Najmniejsza widać, że jest ta. Czyli to jest 1/10 metra. 1/10 metra. Czyli 1 decymetr. 1 decymetr. To będzie najmniej. Dalej mamy 13 metrów. 13 metrów. Czyli po prostu 13 metrów. Zapiszemy pełną jednostkę. Dalej mamy 15 metrów. 15 metrów. A to było 15 tysięcy milimetrów. 15 tysięcy milimetrów. I na końcu największa jednostka, największa wartość to 1900 centymetrów. Tutaj mieliśmy 19 metrów, to jest 1900 centymetrów. Koniec.